Ta paczka kart Pokémon pochodzi z setu wydanego w 2017 roku w Japonii o nazwie GX Battle Boost. Ostatnio sprzedałem taką samą za 175 euro. I teraz pewnie zastanawiasz się, drogi widzu, dlaczego te karty są takie drogie. Otóż w tym secie można trafić chociażby taką kartę Lily. To jest akurat wersja chińska, ale miałem kiedyś wersję japońską i sprzedałem ją za 10 tysięcy euro. Dlaczego o tym mówię? Otóż co jeśli bym powiedział tobie, że teraz jest sposób, żeby zobaczyć, co jest w środku tej paczki, bez otwierania jej. Tak, słuchajcie, musimy pogadać o niedawno wprowadzonej usłudze skanowania paczek. I pamiętajcie, że jeśli chcecie kupić karty Pokémon, to możecie dostać je na pokekarty.pl. Jeśli użyjecie kodu zniżkowego KUSHI, to oprócz zniżki na produkty, które nie są już przecenione, otrzymacie karty z moim autografem gratis do zamówienia. Aha, i w tym filmie otworzymy też całego booster boxa najnowszego setu angielskiego Stellar Crown, ale zacznijmy od szczegółów. O co właściwie chodzi z tym skanowaniem boosterów? Cała historia zaczęła się parę tygodni temu, kiedy mniej więcej w tym samym czasie pewien młody pasjonat ze Stanów Zjednoczonych oraz pewna firma zajmująca się na co dzień urządzeniami przemysłowymi ujawnili, że od jakiegoś czasu pracują nad wykorzystaniem tomografii komputerowej do skanowania paczek Pokémon w środku. Oczywiście nie chodzi tylko o skanowanie samych paczek kart Pokémon, bo w ten sposób można zeskanować wszystkie rodzaje kolekcjonerskich przedmiotów. Całe nieotwarte boksy, paczki, opakowania, kart Yugi, Magic the Gathering, One Piece, Pokémon, ale również i może przede wszystkim kart sportowych, które są dużo bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych i poszczególne rzadkie karty osiągają dużo wyższe ceny niż chociażby karty Pokémon. I okazuje się, że tak samo jak w szpitalu lekarz, wykorzystując tomograf komputerowy, może zobaczyć, co jest w środku na przykład twojego mózgu, tak samo da się ze sporym przybliżeniem sprawdzić, jakie konkretnie karty są ułożone jedna na drugiej w paczce kart Pokémon. I o ile ten wspomniany chwilę wcześniej pasjonat nie chce zarabiać na swoim wynalazku, tak firma Industrial Inspection od razu postanowiła wprowadzić płatną usługę przeskanowania paczki kart Pokémon. I jak widzimy na ich oficjalnej stronie, ceny są następujące. Za przeskanowanie jednej paczki typu booster cena to $75, czyli około 300 zł. Natomiast przy skanowaniu większych ilości paczek dopłacamy już tylko po $25 za paczkę. Można też zeskanować całego boksa, takiego jak ten. Po co mielibyśmy skanować boksa? No, gdyby ta usługa istniała wcześniej, to chociażby Logan Paul uniknąłby zostania oskamowanym fałszywym boksem, którego w środku okazało się, że były paczki kart G.I. Joe. Omówmy sobie możliwości, ale i zagrożenia, jakie ten wynalazek niesie dla całej społeczności zbierania kart Pokémon. W międzyczasie otwórzmy sobie tego boksa i zobaczymy, czy drapniemy coś ciekawego. Powiem wam, że takie wprowadzenie wynalazku, jakim jest wykorzystanie tomografii komputerowej w skanowaniu zawartości paczek Pokémon, to jest coś, czego absolutnie w życiu się nie spodziewałem, ale przecież jest to takie logiczne, że właściwie tak, no skoro da się zobaczyć, co jest w środku człowieka, to można i zobaczyć, co jest w środku paczki kart. Natomiast jestem ciekaw, czy można by to wykorzystywać również do nieco innych, niecnych celów, no bo wyobraźcie sobie, że ktoś w tym momencie ma na przykład sklep z tymi zdrabkami Lotto i nie chce absolutnie teraz kogoś namawiać do popełnienia przestępstwa, bo być może to jest jakiegoś rodzaju przestępstwo, ale wyobraźcie sobie, że ktoś, kto prowadzi ten sklep, bierze sobie zdrabki i wysyła je do przeskanowania. Co się okazuje? Że KUSHI przekłada za dużo kart w secie, bo dalej myśli, że jest epoka Sword and Shield, ale przede wszystkim okazuje się, że możliwe, że jest w stanie również zobaczyć dzięki tej technologii, jakby która zdrabka wygrywa. Mam nadzieję, że to nie działa w ten sposób, ale skoro da się zobaczyć karty Pokémon przez tak grubą folijkę od boostera, zobaczcie, jakie to jest grube. I w sumie w przypadku starszych kart Pokémon te folijki były zdecydowanie cieńsze. Jestem ciekaw, czy właściwie producenci kart mogliby wprowadzić jakiś nowy rodzaj folijek, taki, w których jakby nie dałoby się przeskanować kart Pokémon. Wydaje mi się, że tak, no bo jeśli na przykład byśmy umieścili trochę ołowiu w tym opakowaniu, no to wtedy domyślam się, że byłby problem, ale z drugiej strony, kto umieści ołów w opakowaniu? No jest to przecież całkowicie nielegalne, ponieważ ołów jest toksyczny, no ale może są jakieś inne substancje, nie za drogie, które mogłyby jednak temu zapobiec. Z drugiej strony sam fakt tego, że zostanie umieszczone takie opakowanie w nowych kartach, niewiele by zmienił, bo tak naprawdę myślę, że większość osób, które będą kupować tą usługę, będzie ich używać do zeskanowania starych paczek kart Pokémon, ponieważ w starych paczkach jest większy sens ekonomiczny zrobienia tego, tak? Jeśli mielibyśmy płacić $75 za przeskanowanie jednej paczki, no to znaczy, że ta karta, którą możemy trafić w tym secie, albo inaczej, sama paczka musi być warta, myślę, że wielokrotność tej kwoty, żeby to się opłacało, i karty, które możemy potencjalnie trafić w tym boosterze, muszą być warte jakąś ogromną wielokrotność, tak? Rząd wielkości więcej niż koszt tej usługi. Ale pamiętajcie, że w tym momencie, jak patrzymy na aktualny pricing,
no to jak się robi już duże ilości boosterków, no to już się dopłaca tylko $25 za każdego kolejnego boostera powyżej 6. Mamy pierwszego hita dzisiaj, Blastoise EX! Także w tym momencie niecała stówka, tak naprawdę robiąc to jakoś masowo, zbierając się w kilku kolegów, opłacając wspólnie powiedzmy wysyłkę do Ameryki i razem zgłaszając większą ilość paczek tak, żeby załapać się na tą promocję, że przy większej ilości jest taniej, to wychodzi nie aż tak dużo. Stówka to jest jeszcze akceptowalna kwota, żeby dowiedzieć się, co jest w środku paczki kart Pokémon. Jeśli jest to... Legion, ale śliczny. Jeśli jest to taki set, w którym to się opłaca, a myślę, że w większości będzie to się opłacać jednak w starych setach, ten GX Battle Boost z 2017 no jest w pewnym sensie jednak wyjątkiem. Te boksy są drogie, te pojedyncze paczki są drogie, karta, którą można trafić w tym secie, jest niesamowicie droga i myślę, że w większości jednak sety, w których mamy drogie karty, drogie paczki, drogie boksy, to są sety jednak vintage, czyli po prostu historyczne. No bo czy opłaci nam się skanować paczki w przypadku Evolving Skiesa, gdzie płacimy poniżej 200 zł za paczkę i nawet jeśli trafimy tego najlepszego hita, jakiego można trafić, jakim jest Moonbreak, no to zarabiamy na tym powiedzmy w aktualnych cenach jakieś 2500 zł. No i jednak myślę, że prawdopodobnie się to nie opłaci. Także raczej chodzi o jakieś starsze vintage sety, no chociażby base set. Ej, kolejny hit, całkiem ładnie sypie. Ale pamiętajmy z drugiej strony, że nie od dzisiaj jakby w świecie Pokémonów da się przewidzieć, co dropniesz w paczce bez otwierania tej paczki. No bo przecież takie urządzenie jak waga no nie istnieje od wczoraj. I niestety, ale w przypadku starych setów da się ważyć paczki i po samej wadze stwierdzić, czy w tej paczce będzie hit, czy nie będzie. Natomiast myślę, że tutaj skanowanie zawartości jeszcze bardziej psuje rynek, w tym sensie, że i tak paczki, które kupujesz na sztuki gdzieś tam starych setów, powiedzmy to na przykładzie base setu, i tak one są zważone, ale w tym momencie będą jeszcze zeskanowane i jeśli masz ciężką paczkę, w której wiesz, że będzie holo, no to w tym momencie jeszcze możesz sprawdzić, jakie konkretnie to holo będzie, a przecież są gigantyczne różnice w cenie, chociażby pomiędzy tym, czy to będzie Clefable holo, a czy to będzie Charizard holo, prawda? W tym momencie, no nie wiem, ile już osób wie o tym, a myślę, że sporo, bo tak naprawdę fama na anglojęzycznym YouTubie rozeszła się tak około miesiąc temu. U nas na polskojęzycznym jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek robił o tym film. Tak czy inaczej, informacja już jest ogółem wiadoma i każdy już wie, że z czegoś takiego można skorzystać. Więc tak naprawdę, czy teraz już, tak ponad miesiąc po całym tym zamieszaniu, kupując paczkę, nawet ciężką, base setu, możesz się spodziewać, że to jest paczka, która oprócz tego, że jest zważona, to jeszcze jest przeskanowana? No myślę, że może w Polsce jeszcze nie, no bo w Polsce może ktoś jeszcze nie miałby tyle czasu, żeby zdążyć. Daxban, lubię tego Pokemona. Może ktoś jeszcze nie miałby czasu, słuchajcie, zdążyć, wiecie, wysłać paczki do Stanów, otrzymać tą usługę, paczka, żeby wróciła z powrotem do Polski i tak dalej. Chociaż może mogą już być takie osoby. Także w tym momencie, wiecie, kupowanie paczek starych vintage setów po to, że liczysz na to, że dropniesz z nich kartę droższą niż tyle, co zapłaciłeś za tą paczkę, no niestety, przyjacielu, ale powoli staje się chyba bez sensu, co jest dziwne i nie mam pojęcia, jak to wpłynie na rynek starych paczek. Tak naprawdę, nawet jeśli można przeskanować całego boxa, to w tym momencie kupienie już sealed boxa z base setu po to, żeby go otworzyć, znowu trochę przestaje mieć sens, no bo prawdopodobnie ktoś go wziął i przeskanował, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam na przykład Charizarda, First Edition, Shadowless, no i co wtedy? No i wiadomo, że takiej paczki już na rynku nie dostaniesz. Wow, Terrafagos EX! Piękny ten Pokémon, on jest w topce 10 najdroższych kart w tym secie. To jest najdroższa karta w tym secie, moi drodzy! Wow, jakie szczęście! Teraz dopiero się skminiłem, że tak, to jest top 1 najdroższa karta w całym secie, Terrafagos EX! Mam na tą okazję specjalne grube koszulki, które kupiłem w Japonii. Kurde, pierwszy mój box, nie? Nie licząc boxów, które otwierałem na livestreamie dla widzów, bo oczywiście otwieram też boxy widzom na live'ach w każdą sobotę od 17:00, ale dropnąć tę kartę dla siebie, do swojej własnej kolekcji, do swojego własnego albumu, to zupełnie inne uczucie. Jak to się stało, słuchajcie, że dropnąłem w moim pierwszym boxie od razu najrzadszą kartę w secie? Ona jest warta, tak jak patrzę w tym momencie, na poke karty 585 zł, tak można kupować też single na pokekarty.pl. Ciekawe, czy kod Kushi też w sumie działa na single, zobaczmy. A, nie ma w ogóle ich na sklepie, dobra. Brak dostępności akurat tej karty. Ale weźmy, nie wiem, Blastoise'a do koszyka, Kushi, nieważne czy małymi literami, czy dużymi, bez znaczenia. I... ty, kupon działa.
Także na single, słuchajcie, też działa kod zniżkowy Kushi. Musiałem to sprawdzić, bo w sumie nie wiedziałem, ale spoko, że trafiłem to do mojej kolekcji. Nice. Zaleta tych koszulek, co kupiłem w Japonii, jest taka, że można double sleeve'ować, wiecie? Bez problemu, bo one tak ciasno przylegają, że na spokojnie zmieści się w drugą koszulkę. O, elegancko. Ale mówiłem o tym skanowaniu. No słuchajcie, skanowanie, no właśnie, stare karty w tym momencie, bardzo drogie stare karty. No trzeba wychodzić z założenia, że będą już nie tylko zważone, ale również zeskanowane. Jestem ciekaw, po jakim czasie pojawi się pierwsza firma w Europie, która będzie oferować taką usługę. Szczerze mówiąc, ja się mega zastanawiam, czy powinienem zeskanować, tak naprawdę wysłać do skanu moje boosterki, chociażby GX Battle Boost. Co prawda mam ich tylko dwie sztuki, znam osobę, która ma ich więcej. Jest to Hikomikos, pozdrawiam serdecznie, także jestem ciekaw, czy Hiko na przykład, jakby miał ich, nie wiem, 20 albo kilka boksów. W jego przypadku ewidentnie miałoby sens wysłanie ich do skanu, czy nie ma tam Lili. Z drugiej strony zastanawiam się też, czy to nie doprowadzi do spadku wartości pojedynczych paczek boosterów nieotwartych vintage. No bo skoro, tak jak mówię, musimy liczyć się z tym, że ta paczka może być zeskanowana, no to tak naprawdę potencjalna wartość, którą otrzymujemy z niej, czy będzie to postrzegane w ten sposób, że jest trochę niższa? Ej, Cinderace EX, wow, fajnie. Kolejny fajny hicik, chociaż on nie jest jakoś dużo warty. I weźmy też pod uwagę, słuchajcie, że jeśli pojawią się kolejne firmy, które będą robić taką usługę, pytanie, czy to zostanie opatentowane w Stanach Zjednoczonych i wtedy inne firmy jakby nie będą mogły tego robić, czy po prostu, wiecie, no wykorzystanie tak naprawdę tomografii komputerowej, no nikt chyba nie może tego opatentować, samego pomysłu, żeby wykorzystać to do skanowania kart Pokémon, także wydaje mi się, że raczej nie da rady tego opatentować. Ej, Archaludon, patrzcie, jaka piękna Illustration Rarka, uwielbiam te Illustration Rarki, słuchajcie, w nowszych setach. Nie ma tej karty na top liście 10 najdroższych kart, ale i tak wygląda prześwietnie. Tak czy inaczej, jeśli powstałoby więcej firm, które zajmowałyby się jakby skanowaniem, no to domyślam się, że prędzej czy później cena tej usługi musi spadnąć, no bo im większa konkurencja, tym wiadomo, że cena jest niższa i tak naprawdę ile powinno, tak na wolnym rynku, w momencie, gdy już rynek się nasyci, ile powinno kosztować skanowanie jednej paczki kart Pokémon? No nie wiem, 10 dolarów? Tak naprawdę większość pewnie takich kolekcjonerów, sklepów i tak dalej mogłoby wysyłać masowo tysiące paczek, żeby je zeskanować, więc firma i tak wyjdzie na swoje, ale niestety, no myślę, że całkowicie zrujnuje to taką ekscytację z otwierania starych vintage paczek. Kiedy masz w ręku ciężką paczkę base setu, ja otwierałem taką paczkę base setu parę lat temu, na kanał wrzuciłem odcinek, jak jeszcze te base sety stare były w miarę w przystępnej cenie, gdzie otwieram jedną paczkę base setu oryginalnego i co ciekawe, mi się trafiła ciężka paczka, bo ziomek, który wystawił je na aukcji, napisał, że są nieważone, no i rzeczywiście były nieważone. Dostałem ciężką akurat i mi się trafił Venusaur, pamiętam, holo. Dalej mam gdzieś tego Venusaura w mojej kolekcji, także teraz raczej to uczucie już nikogo nie spotka, no chyba, że ktoś ci sprzeda konkretnie paczkę, która już była zeskanowana i ta osoba powie ci, co w niej będzie. No bo z ekonomicznego punktu widzenia, załóżmy, że jesteś kolekcjonerem, posiadasz, nie wiem, 1000 paczek base setu, dajmy na to, to jest całe twoje życie, całe twoje źródło dochodu. No i czy byłbyś mądry, tak naprawdę, już pomijając to, że to jest w sumie takie, no, słabe i psuje całe hobby w pewnym sensie, ale czy byłbyś mądry, gdybyś sprzedawał paczki niezeskanowane i potencjalnie przegapił jakiegoś hita, na którym możesz więcej zarobić? Nawet jeśli będziesz w porządku i to zrobisz, no to pewnie przyjdzie ktoś inny, wykupi od ciebie wszystkie twoje paczki, on je zeskanuje, no i wtedy wiadomo, że te z lepszym dropem sam otworzy, te bez dropa sprzeda dalej, no i tak to będzie wyglądało, niestety. Także tego już nie powstrzymacie, moim zdaniem natomiast nie ma to wpływu w ogóle praktycznie na nowe sety, na zbieranie aktualnych kart Pokémon, no bo w tym momencie ceny, wartości tych kart jeszcze nie usprawiedliwiają tak naprawdę zakupu tej usługi, czy to będzie 75 dolarów, czy to będzie nawet 25 dolarów, czy nawet w przyszłości, jeśli to będzie 10 dolarów, to tak naprawdę skanować teraz paczki po 10 dolarów, no w przypadku takiego na przykład Steral Crowna, no nie miałoby to sensu, bo najdroższa karta, jaką trafiłem w tym momencie, była tam warta powiedzmy te 400 czy 5. I kolejna rzecz, którą warto myślę nadmienić, kto jakby odpowiada za to, jakby zgadnąć, które karty są w paczce, no bo jak widzieliście te obrazki, które gdzieś tam pokazywałem z fragmentów filmików tej firmy, która się tym zajmuje, no to jednak te obrazki są takie bardzo niejednoznaczne, one są takie szare, takie rozmyte, ciężko tak naprawdę domyślić się, jaka to jest karta. I mówię wam od razu, Galvantula, mówię wam od razu, że rozpoznanie, jaka konkretnie to jest karta, nie wchodzi w część usługi, także płacisz te 75 albo 25 dolarów za każdą paczkę powyżej 6 i w ramach tego dostajesz po prostu gołe zdjęcia, czarno-białe, szare, takie rozmyte zdjęcia, gdzie być może doczytasz się tego.
jaka to jest karta, a być może się nie doczytasz. I ja w pewnym sensie rozumiem tą firmę, bo oni w sumie nie zajmowali się na co dzień kartami Pokémon, tylko właśnie urządzeniami przemysłowymi, więc oni, żeby teraz musieli zastanawiać się, szukać, z jakiego to jest setu karta i tak dalej, i jaka to jest karta, to myślę, że każdy kolekcjoner, który wysyła paczkę na przeskanowanie, no to pewnie sam zna wszystkie karty z setu, albo jest w stanie to sobie sprawdzić i po jakichś drobnych szczegółach na karcie, na przykład w kawałku nazwy, czy jakimś ataku i tak dalej, no jest w stanie rozpoznać, która to konkretnie karta jest. No bo, jak zauważyliście, nie widać od razu całej karty, nie jest to takie czarno na białym pokazane idealnie, ale fragmenty karty, na podstawie których można się domyślić, co to za karta. Myślę, że dla 95% oglądających prawdopodobnie ten wynalazek będzie bardziej tylko ciekawostką, o której gdzieś tam usłyszeli na filmiku. Natomiast dla tych ludzi, którzy zbierają stare sety, dla tych ludzi, którzy być może czasem otwierają bardzo stare sety, no może to być informacja, która sporo zmienia i naprawdę robi przetasowanie na rynku vintage kart Pokémon. Ja akurat właściwie zbieram praktycznie głównie tylko modern karty, czyli po prostu karty, które wyszły w ostatnich latach. Najczęściej otwieram nowe sety, które są aktualnie najnowsze, albo sety z ostatnich, powiedzmy, kilku lat wstecz. Bardzo rzadko zdarza się, żebym otworzył jakiś starszy set, no bo po prostu, powiem szczerze, nie stać mnie. Ja nie jestem osobą, którą byłoby stać na to, żeby bawić się w zbieranie kart vintage. Chyba że na sztuki w kiepskim stanie, albo takim średnim stanie, jakieś base sety japońskie, to akurat nie jest aż taka droga przygoda, jeśli się pojedzie bezpośrednio do Japonii i kupi się to na miejscu. W sumie jak byłem z Robertem, to on za parę tysięcy kupił cały base set japoński, cały album, wszystkie karty całego base setu, tylko po prostu no one nie były w idealnym stanie. Także ogółem da się zebrać karty vintage, nie wydając milionów monet, ale to bardziej właśnie kupując na sztuki, kupując karty w trochę gorszym stanie, na przykład PSA-ki, szóstki, albo siódemki, a nie, wiecie, dziesiątki. A takie zbieranie sealed produktów vintage, to myślę, że jest bardziej domena osób raczej zamożniejszych, także powiem wam tak, na biednego nie trafiło, jak to się mówi, jeśli chodzi o osoby, które będą dotknięte tym wynalazkiem. A być może myślę, że te osoby, jednak znając ich taki spryt, obeznanie w rynku kart Pokémon, no to nawet być może wykorzystają ten wynalazek na swoją korzyść, przeskanują sobie paczki, te, których nie ma hitu fajnego, po prostu wystawią gdzieś tam dalej na sprzedaż osobom mniej obeznanym albo nowym w hobby. Także uważajcie, jeśli jesteście nowi, chcecie rzucić się na karty Pokémon, macie jakąś większą ilość gotówki i myślicie, a kupię sobie jakieś stare teraz boosterki, base sety, może boxy z base setu, może je otworzę dla fanu i być może trafię coś, słuchajcie, dobrego, no to w tym momencie, szczerze, kurczę, no chyba bym tego nie robił, chyba bym bardzo, bardzo z tym uważał. Tutaj Venusaur EX, jeszcze sporo EX-ów leci. Powiem wam, że w modern setach to jest bardzo, bardzo przyjemne, że otwierając boxa tak naprawdę masz no z 10 hitów jak nie więcej, gdzie w starych setach potrafiłeś w sumie otwierać kilka paczek, a tam nawet holo nie było, tylko zwykła rerka, nie holo. Od jakiegoś czasu rzeczywiście w serii Scarlet i Violet te dropy są poprawione, więc dużo bardziej satysfakcjonujące jest otwieranie paczek, w tym sensie, że masz co najmniej dwa reverse holo i jedno holo. No gorzej się nie da dropnąć, więc to jest dużo bardziej takie satysfakcjonujące, powiedziałbym, doświadczenie, uczucie, niż otwieranie paczki, gdzie nie trafiasz w sumie nawet holo, bo trafia ci się karta rzadka, nie holo. W tych nowych kartach Pokémon jest to niemożliwe od jakiegoś czasu. Na pewno coś tam trafisz. Niekoniecznie musi każda z tych kart być warta jakąś fortunę, no bo wiadomo, gdyby wszystkie karty w secie były warte fortunę, a sam set nie kosztowałby dużo, no to każdy by tylko otwierał boksy, żeby sobie na tym zarobić. Zazwyczaj jak otwierasz boksa, to raczej na tym stracisz niż zarobisz. To nie jest taka typowa sytuacja, że boks, jak to się mówi potocznie, oddaje, tak? Czyli zwraca ci w kartach, które dopnąłeś, całą wartość, którą wydałeś na boksa. Może tak się oczywiście zdarzyć, może się zdarzyć, że zarobisz więcej, trafisz karty warte więcej na tym boksie, którego otworzyłeś, niż wydałeś na tego boksa. Ej, Lacy, to nie jest jakaś mega droga karta, to nie jest jakaś mega rzadka karta, ale cieszę się, że mam ją w mojej kolekcji, bo powędruję na pewno do mojego klasera. Zbieram karty trenerów, głównie japońskie, ale angielskie w sumie też, więc spoko. To nie jest ta droższa wersja Lacy, jest taka jeszcze droższa wersja Lacy, warta około 100 zł, może z hakiem. Ta tutaj jest warta bardziej kilkanaście złotych, ale i tak jest to całkiem sympatyczna postać, więc spoko. Zostały nam, słuchajcie, 4 boosterki. Szybko przeleciałem przez opening tego booster boxa. 36 boxów najnowszego setu Stellar Crown. Kilka hitów, jeden hit, słuchajcie, najlepszy jaki można dropnąć w całym boxie. Warta kilkaset złotych karta.
Terapagosa jest najrzadszą kartą, najbardziej drogocenną kartą w tym całym secie. I my żeśmy ją dropnęli. Patrzcie, jaka w ogóle tutaj piramida, kurczę, aż mi się zaczęła przewracać. Kurde, piramida to nie jest dobre określenie, nie jestem dobry z geometrii chyba. Bardziej miałem na myśli coś w stylu stos. Stosik kart robi się coraz większy. I pamiętajcie proszę o kodzie HUSHI, jak kupujecie cokolwiek na PokéKarty, no nic nie tracicie na tym, że użyjecie tego kodu, tylko dostajecie gratis karty z moim autografem plus drobną zniżkę na przedmioty, które nie były przecenione, a większość produktów w sumie no nie jest przecenionych, tak? Tak powiedzmy 3/4 produktów nie jest na przecenie aktualnie, więc zawsze warto dostać na nie jakąś tam zniżkę niż żadną. I to są w sumie wszystkie hity, które dropnąłem, czyli karty, no hity to jest dużo powiedziane, ale karty reverse holo i wzwyż, nie? Także zobaczcie, ile tego się dostaje w modern setach, praktycznie niemal tyle co bulku, nie? No policzmy sobie, 36 razy 3, no to jest ponad 100 kart, które się świecą w jednym booster boxie. Zobaczmy ostatnią pakę, w ostatniej paczce Lechonk, Lacy i Grimmsnarl. No słuchajcie, jestem mega ciekaw waszej opinii, co sądzicie o tym całym zamieszaniu i tej całej sprawie właśnie z tomografią komputerową kart Pokémon. No to po prostu są jaja jak berety, ale wiedzieliśmy, że prędzej czy później musi do tego dojść. Znaczy ja nie wiedziałem, nie przewidywałem tego, ale w sumie jak ktoś tak logicznie pomyślał, no to mógł jakby to przewidzieć. Ciekawa sprawa, co? Zostawcie łapeczkę w górze, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, na razie, do następnego, cześć!